Typowy Zingo. Kevin! Tennyson? To ty go uwolniłeś? Nie. Hej, to mój nowy kumpel, mój wielki wyzwoliciel. Jak masz na imię? Kevin. Kevin! To ty się zajmij Benkiem, a ja obleję farciarę sosem pomidorowym. Dobra, ja go uwolniłem. A więc podgrzejemy atmosferę. Dobra, mały, tak ci zależy? To chodź, zapałeczko! No to zróbmy hop! O, też chcę się pobawić! Hej! Nie ma dla mnie ratunku, Queen. Jestem bardzo złym gościem. Nie, Kyle. Nie zostawimy cię samego. No nie wiem, Queen. To jednak jest zły gość. Nie, Bob. Każdy zasługuje na drugą szansę. Nie, co tak poważnie? Rozluźnijcie się, ludzie! Ta wyprzedaż to największa wyprzedaż, jaką widział świat wyprzedaży. A teraz prognoza pogody. Temperatura 3000 stopni i skoro już pierwsze koty za płoty, to pogoda raczej pod psem. Musimy trzymać Zingo z dala od programów nadawanych na żywo. Wpływa na pogodę w lokalnych wiadomościach, więc kto wie, co zrobi w telewizji krajowej. Racja! Wystrzelenie satelity zostało uznane za wielki sukces przez społeczność naukową. Słyszę program, któremu przyda się małe zingowanko. Satelita kończy właśnie pierwsze okrążenie naszej planety, co widzą państwo na żywo. Co to niby miało być? Nigdy nie pozwolimy ci przejść do wiadomości krajowych. Nigdy nie mów, nigdy, Nigdusiu. Trzeba doprowadzić wodę do wrzenia. Kevin, zapomnij na chwilę o Benie i migusiem odbierz pilota dziewczynko Benowi. Zostaniesz tam, gdzie jesteś tak długo, jak trzymam pilota. Co? Ej, Kevin! Całkiem niezła robota. Oddaj go! Koniec dowolnego wybierania kanału. Hop do wody! Ale nie rozwaliłeś tamtego pilota? Macie! Uwaga, Gwen! Jestem wolny! Hej, stop! Wracaj! Gwen, Ben i Kevin są w programie na żywo! Nadajemy na żywo z super wyprzedaży! Właśnie tutaj dwaj nieznośni chłopcy zmienieni w kosmitów zaczęli walczyć! Już wiem! Hej, Ben! Przygotuj się na cios! Jasne! To twoja ostatnia szansa na spokojny powrót do domu, Zingo! Ach, tak? Bo co? Najnowsze wieści! Kamera śledząca satelitę zarejestrowała niezidentyfikowaną postać. Zobaczmy to na własne oczy. Hejka, kochani! Jesteście tacy malutcy, że aż chciałbym was pościskać w swoich łapkach. Co się stało?